Halo, halo, widzowie, witam. Kolejny odcinek Wiedźmin 3. Kontynuujemy sobie przygodę tam, gdzie zaczęliśmy wczoraj, gdzie zakończyliśmy. Kurwa. Gdzie wczoraj zakończyliśmy odcinek. Kontynuujemy dzisiaj. Ma zostać z lajka, komentarz, suba. Wpaść na Twitcha i wszystko inne. Jest strasznie, mam wrażenie, głośno są te dźwięki. Wyciszymy jeszcze trochę, jeszcze na 11, ale. No myślę, że teraz będzie w porządku. Tak, Twitch, Instagram, Discord, wszystko macie w opisie, tam zawsze możecie znaleźć wszystko, co potrzeba wam. I dać followa, suba na drugim kanale, tam giga content. I co, i my kontynuujemy sobie, zamykamy po portale, jak ona ma, Keira? Chyba Keira. Kiera? Keira? Kiara? Nie wiem. Kiara? Jak ona się nazywa? Keira. No i co? I czyścimy i chronimy ją i czyścimy tutaj mroźne potwory. W poprzednim odcinku starałem się zakończyć tą misję, no ale niestety odcinek trwał już ponad godzinę. A końca bliskiego raczej nie było, więc postanowiliśmy tak dość nietypowo przerwać odcinek w trakcie trwania misji. Raczej staram się wykonywać misję do końca i wtedy kończyć odcinki, nawet jeżeli te odcinki mają trwać po ponad godzinę, to tak się będziemy starać robić, nawet jak mają, nie wiem, z godziny 20 minut trwać, to i tak fajnie jest jeden odcinek nagrać i zakończyć daną misję, którą się robi, a nie przerywać ją w połowie. Chociaż z drugiej strony, idąc metodą jakiejś telewizji, to właśnie powinniśmy odwrotnie robić, czyli powinniśmy w połowie tutaj nagrywania odcinka, w połowie misji pierdolnąć zakończenie i widzimy się w następnym odcinku. Ma to jakiś na pewno psychologiczną... Ty, a tam czegoś nie będzie? Psychologiczne potwierdzenie na pewno. Tutaj nie będzie jakiejś skrzynki, bo ja tu coś widział. Jest skrzynka, wiedział, że jest skrzynka. Jest skrzynkę, bez skrzynkę, Gerward. Kurwa. Czekaj. Damy radę. Nie wiem, co powiedziałem o tym psychologicznie. Chciałem powiedzieć, że na pewno nie robię tego czapy, nie? Że jakby... Na pewno są jakieś badania, które potwierdzają to, że w momencie, kiedy czerwiemy w trakcie jakiejś dobrej sceny, to ludzie będą bardziej skorzy czekać, albo coś takiego. Faktycznie pewnie miałbym więcej wyświetleń, może przerywając w trakcie odcinków, że więcej ludzi by oglądało następne odcinki, jeżeli bym przerywał w trakcie trwania misji dane odcinki. No ale to żal jest strasznym chujem. Nie ma, prawda jest taka, że nie ma nic bardziej denerwującego niż przerwa w trakcie oglądania filmu, na przykład telewizji. Udało się. Git, dosyć się udało. Chowaj miecza. No teraz się mogłem na spokojnie pozbierać, co tu jest. Znikła, czy co? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie wie, jeśli nie masz siły iść dalej. Jeśli nie dasz rady iść dalej. Nie możesz mnie teraz tu zostawić. Nie zostawiłbym cię. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Nie wiem, czemu to wymagało wyboru. Na czas. Zablokowali przejście. A możliwe, że przez to, że tak teraz takiej powiedzieliśmy, że... Jeżeli nie masz siły iść dalej, to żaden problem. To ona... Po wzroku widziałem, że na nas leci. Ta misa jest w garści. Kurwa, co to znowu jest? A to portal. I no takie piękne skrzynki, a w tych skrzynkach kurczę takie gówno. Ty, muszę się ogarnąć, bo tu przecież nagrywam odcinek. Brrr, dobra, już. Grajmy. Tragedia jest, ty. Raz, dwa. Coś się dzieje, ty. Zamuliło mnie, zjadłem batona i już mi się nic nie chce. Odwrotnie powinno działać, bo to cukier. Chociaż ten baton akurat miał dużo tłuszczu, mało cukru, dużo białka. Dzięki za pomoc. Nazwany baton proteinowy. Białkowy. Dobrze, że przyszłam tu z tobą.
Chociaż proteinowy brzmi lepiej. No przyznaj. W życiu. Dobra. O, Igni. Gdzie coś jest nie tak, ja muszę, nie wiem, przysiada zrobić, poczekajcie. Dobra, raz, dwa. Otrząśnięte. Trzy przysiady zrobione, powinno być dobrze. Może jakiś komentarz, nie będzie jakiś turbo inny, ale jeżeli chodzi o samą energię, powinna być inna, bo jestem w trakcie spożywania kawusi, co sobie teraz właśnie łyknę. No i myślę, że energia powinna się zmienić, a co za tym idzie, jakość odcinka również. Jednak energia musi być, żeby ten komentarz był w miarę błyskotliwy i taki się zawsze staram dostarczyć. Średnio mi teraz wychodzi. O! Wspaniale. Glak, dobra, niech będzie glak. Ty, coś jest nie tak, jakiś się czuję przyjebany, co się dzieje w ogóle? Nie wiem, jak, nie wiem, za ciepło się robi, wiecie? Zaczyna się ta godzina, że jest 12, już się robi kurwa za ciepło, już ciężko, już się zaczynam pocić, mózg przestaje działać. Ja niestety mam tak, że w temperaturze, no nie wiem, co się dzieje w ogóle ze mną. Mam wrażenie, że nie potrafię powiedzieć słowa, kurwa. Raz, dwa, no przed chwilą nagrywałem poprzedni odcinek, no. Wszystko na poprzednim odcinku było elegancko. Nie wiem, co się dzieje. Niestety. Może mi, wiecie, w mózgu działają fale, nie? Różne. I na przykład jak idziemy do pracy, to te fale działają na... zupełnie, mózg działa na zupełnie innych falach, niż oczywiście w momencie, kiedy gramy w gry komputerowe, co jest chyba logiczne. Tam w ogóle czujemy się komfortowo w domu i tak dalej. Więc możliwe, że mi się po prostu fale w mózgu przestawiły i teraz już jest dupa. Często odczuwam właśnie, jakieś fale zmieniałem w mózgu. Często odczuwam, że właśnie albo jestem taki bardzo, bardzo wstydliwy, taki gdzieś z boku siedzę, albo jestem taki mega, no, pewny siebie i wjeżdżam po swoje. Mam różne takie stany i w zależności od tego, jakie mam właśnie fale w mózgu, zauważyłem. Jeżeli faktycznie coś robię, już z rana zacznę właśnie jakimś siłownią, zacznę jakąś pracą, zacznę jakimś stresem, no to ten mózg przełącza się w zupełnie inny tryb, niż jeżeli z rana wcale w 3 godziny się wykąpię, zjem kurwa hamburgera i usiądę z dupą grać w gry komputerowe, no to wtedy ten mózg działa na zupełnie innych obrotach. Nie wiem, co się dzieje. Jak ja to robię, że to się tak zmienia nagle? To jest jakiś... Wait. Przesuwam w prawo i się zmienia mapa świata, ale dlaczego? Patrzcie, przesuwam myszkę i się zmienia, tylko... Jak to kurwa wyłączyć w sumie? Jak to włączyć? Kurde, ciekawe, bo nie mam zielonego pojęcia, jak ja to robię. Dobra, weźmy na razie ekwipunek, bo to co chciałem zrobić, to naprawić spodnie, ale nie wiem, czy będę w stanie, nie mam naprawek już wtedy. No nic, to trudno, będziemy musieli... nie podmieniaj mi pana miecza. Nic, będziemy musieli z zepsutymi porami, a on tylko ściągałem jeden pancerza, także nie jest najgorzej, to już by się bardziej opłacało naprawić, a ta kurtka jest naprawdę OP. Zresztą czuję różnicę przed tą kurtką, jaka była teraz. No coś czuję, że tu będzie walka z bossem. Mi się nie podoba to coś, co jest na środku. Dobrze, może się otrząsnę, może się obudzę, ale jestem jasny. Jest, walka z tym. Właśnie z dzikiego ogonu. Witam. Imię, nazwisko, PESEL, karta kredytowa, hasło PayPal. Zostawić się, czy tego bitwa? Boss, czy... Uparty jesteś, Dual. Nie pamiętam tego gościa, żebyśmy się z nim bili. Pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Dobra. No pomóż, co? Nidhal. Okej. Ciekawe, ile wytrzymam. No też jestem w miarę ciekaw. Mam nadzieję, że wystarczająco długo. Okej, trzeba zobaczyć, jakie on ma ataki. Zazwyczaj jednak podczas wszystkich tych walk jest jedna niezmieniona zasada. Dwa ciosy i unik. No tutaj widzę jeden cios i unik. Jeden unik. Jeden unik. Jeden unik. Jeden unik. A, będzie to łatwe, po prostu jeden cios i unik. I rozjebiemy.
Okej, tego się nie spodziewałem. O! Skup się. Trzeba by było chyba zamknąć to kurwa przejście. A nie, dobra, samo się zamyka. Widzę tam w tle jest kolejna wiadomość tego elfa. Ty, no nie, czemu on się wyhealował? To ty pierdolisz, że on ma full HP. Czemu tak? Jak zrobić, żeby nie miał full HP? Z czego on się leczy w ogóle? O kurwa, to może nie będzie takie łatwe jak myślałem. Cios, unik. Cios, unik. Cios, unik. Cios, unik. Cios, unik. Może jakiś kurwa ardzik? Teraz nie działa. Axie? O, Axie! Unik. Cios, unik. Cios, unik. Axie. Cios, cios, cios. Unik. O kurwa, unik! Axie. Axie, Axie, Axie. Cios, cios, cios. Unik. Axie. Cios, cios. Axie. Cios, cios. Axie. Cios, cios. Unik, Axie. W miarę prosta ta walka, kurwa. On się pewnie znowu do full HP trochę wyrywa. Unik, Axie. Cios, cios, cios. A nie mam żadnego tego, sok jabłkowy. Może Quena walniemy, żeby mnie nie zabił. Ale też on się pewnie wyleczy, więc... Cios, unik. Cios, unik. Cios, unik. Nie ma co go teraz iść do końca, bo wątpię, że to będzie po walce z bossem. Tak. Nie wiem, czy teraz granie jest za cicho z kolei. Wiem, że w poprzednim odcinku była za głośno. Herba, co było coś słychać? To ciekawe, tym szybciej zabiję ogary, tym szybciej jakby... Kurde, nie mogę zmienić na akcji, halo! Tym szybciej... Herwę mu to leczenie. Dwa ciosy, jeden cios unik, jeden cios unik, Axie, kurwa. Axie, pach, pach, dwa ciosy. Spróbujmy może Yerden, zobaczmy czy Yerden coś jakieś turbo da. Nie no, nie odpychaj go od mojego Yerden, kurwa, nic nie da za bardzo. Może i by dało, jakby ta szmata nie odpychała gościa. Współpracuj, ja nie przeszkadzasz. I mocny cios może. Dru. O kurde. Dobrze, w ogóle zauważyłem. Znaczy mam, znaczy... Poprzednich, inaczej. Tak to sformułuję. W poprzednich przejściach moich Wiedźmina nie używałem praktycznie w ogóle znaków. Na przykład w takiej codziennej walce, jak teraz, nie ma szans, że rzucałem tyle znaków. Ja myślę, że tyle co w tej walce, to ja nie rzuciłem w grze całej znaków. Zawsze wybierałem rozwiązanie siłowe. Nawet jeżeli mogłem użyć akcji, na przykład żeby przekonać kogoś, że na przykład tak jak w tej karczmie było, przekonać i namieszać mu w głowie, że jednak walka to nie jest dobre rozwiązanie, to i tak zamiast namieszać mu w głowie, wolałem go rozjebać mieczem. I tak w takich walkach jak teraz to też tak było. Nic ci nie jest, już zaczynam odczuwać. Żadnych znaków. Full najwyższy poziom. Pierdolony lewy przycisk z myszy, spamowałem jak pojebane i tyle. Dobra, mam jakiś mieczyk. Słaby mieczyk. A powinniśmy dobre mieczyki dostawać, bo to jest na poziom 5 w ogóle. Rozgrywka. To jest może jakieś zamknięte przejście? Jest, kurczę. Ale ja mam nosa. A to co to jest? A, ja wiem co to jest. To jest... Ja nie wiem, czy ja to jestem w stanie odczarować jakoś. Nie... A, nie, myślałem, że jestem. No chyba nie, chyba do tego... Z tego co pamiętam, potrzebuję...
specjalnego przedmiotu, który będzie odczarowywać takie rzeczy jak to. A dla tych, co nie wiedzą co to jest to takie przejście, takie magiczne przejście. Nawet nie magiczne przejście, co ulepszone siodło, powstrząp. To ulepszone siodło, tak jest. Nie magiczne przejście, co magicznie jest one zatamowane, tak, tymi skałami. I da się te skały odczarować i odtorować to przejście, które tam jest. Tylko będziemy do tego potrzebować pewnego przedmiotu. A ten przedmiot, co ciekawe, właśnie dostajemy od naszej czarownicy. Ale więcej spoilerów już nie walę. Przydałoby się też naprawić łuk. Znaczy, kurwa, co ja gadam? Naprawić miecz. Jestem jakiś niepoważny. Pobiłem zimnie, przeczytaj. Kir nalazł białego pepeł z łagodnych wzgórz snu. Z chłodu wody w zagładę ześliznie się miękko, bez słowa. Czernieją usta wiedzących, zatrzeszczy w kościach mróz. Nim nad okiem, piętym w szkło powieka zadryga. Mrokiem przeżarta jak solą, na innym niebie wyślę twój lot. Było kurwa jednak chodzić na te... Zobaczmy te wiadomości. Lekcje języka polskiego. Zirae. Teraz z polskiego byłem najgorszy. Nie zostawaj tu zbyt długo. I sobie jako hobby wybrałem nagrywanie filmów na YouTube, że całą godzinę muszę coś mówić. I ja te trzy słowa to łącznie znam. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Okej. Okay. Ktoś o moczarach mówi, nie? Że tam... Niewiele nam pytań. Nie do końca posłuchałem, co mówiłem. Coś o moczarach, że unikać moczarów, czy iść na moczary, nie wiem. Mówił on o czarach, ale nie wiem. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. To wiem o Czara. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe krzywuchowe moczary były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Belen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajanie starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Jaka księga? Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz. O panie lasu. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Ej, chętnie przeczytam, może nie jest długa.
Natomiast pamiętajcie, że książki czytamy sobie raczej na końcach odcinków. Więc przeczytamy sobie na końcu. O tych paniach lasu. Żeby teraz nie zanudzać tylko... Nie zanudzać ludzi, którzy są tu głównie pod taki gameplayowy kontent. Eliksir, który dostał, lorowy. Wygląda na to, że mu się przydał. Co to było? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Mnie oko boli. Tajemniczy mak zielarz. Ten do magii. Taka jest skrzyneczka do zebrania. Legenda niedźwiedzia. Musiał sam spalić. Dziki gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. I tutaj. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Może teraz dostaniemy ten... Też ją wyczuwam. No, iluzja właśnie. O. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. Podaj mi. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Dzięki. Ci się przyda. Oj, przyda, no. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Elegancko, cofamy się. Wykrywanie iluzji, jasne. Skipuję samouczek, a zaraz będę płakał, że jak tu się kurwa odczarowuje tę iluzję w pierwszej możliwej okazji pewnie, ale oby nie, zobaczmy. Tu jest iluzja na pewno. O, i właśnie o tym kurczę mówiłem. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Woda, ops. A pewnie pod wodą? Skrzynki, tak kurwa jest, hazardzik. Let's go, let's go. Tak mi się tam w Wiedźminie otwierać skrzynki, to by najlepsza gra świata była. Ja właściwie płynę? Nie mam zielonego pojęcia, kurwa, nic nie widać. A ja pod wodą jestem! O, lipka. Skrzynki. Nurkuj, Gerward. Gerward to najlepsze imię. Gerward. Rękawice myśliwskie, wydarta stronica odwar ze starożytnego leszego? Używa. Dobra, ni chuja, nic nie wiem, co się dzieje. Po minimapie będziemy. Będziemy płynąć. Raz na jakiś czas wiedźmińskie zmysły. Żeby widzieć, czy nie ma nic ciekawego. Aktualnie ciekawości brak. Interesujące. O, albo i nie. Ja się wystraszyłem. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy się wystraszyłem. Ja się strasznie wystraszyłem. Ale jakiś zajebisty mieczyk jest. Podoba mi się to. O kurwa. Podoba mi się to fest. Ale idealny unik. O. Ciach, ciach. Kurwa, denerwujący jest ten grak. On jest na coś odporny? Na Quen jest raczej odporny. Wrażliwy jest na Quen w sumie. To co używamy, nie? Chyba to jest Quen. Dom Glakam, Dagen. Pokaż ten miecz. Maugrim. Co to za? Maugrim. Ekwipunek. Pewnie będzie dobry, no. Jest solidny miecz. Miecz srebrny. Moc znaku Quen, moc znaku Yerden, dodatkowe doświadczenie za skończący. No jest fajny miecz, jeszcze możemy go oczywiście naprawić, jeszcze możemy mu dać jakieś runy, na przykład szanse na oszołomienie. Kurwa, zajebisty w sumie. Ja nie nakładam tych kamieni runicznych, bo one są strasznie drogie. Więc raczej zachowuję sobie je. Ale pewnie... Pewnie w pewnym, na pewnym etapie już siano mi aż tak nie będzie potrzebne. Bardziej będzie potrzebny damage. Tak, tak, nawet nie wiem co chciałem powiedzieć. Siodło. Chciałem powiedzieć, że tak, że nie nakładamy, bo jakby sprzedaję te kamienie runiczne. Teraz, bo teraz bardziej mi jest potrzebny pitos na to, żeby coś ulepszyć, żeby coś kupić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pewnie przyjdzie taki moment, w którym siano już nie będzie miało większego znaczenia.
No i wtedy faktycznie będziemy kłaść te kamienie runiczne. Na razie wolę mieć naprawiony miecz, niżeli na zepsutym mieczu mieć kilka kamieni runicznych. Dobra. Odczarujmy zatem to wejście. Gdzie ten artefakt odkryłeś? Proste, prawda? Mhm. Przekonaj mi się, gdzie prowadzi to przejście. Prawo albo lewo. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Nie, no we. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc, a skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Pomogę. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Dobrze, że poprzednią misję... Coś tam znajdziemy. Przerwałem właściwie. Bo w innym wypadku... Ostatni odcinek trwałby ze 2 godziny. Mi mózg jakoś wolno działa. Nie! Tylko nie zagadki, kurwa. Ze wszystkich rzeczy zagadki muszą być. Jakieś podpowiedź, cokolwiek, czy szukaj magiczne pomieszczenie. Tu jest jakaś inskrypcja. Ja pierdolę, co jest napisane na niej? Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem jedną trzecią. Dobra, może jestem kurwa starszy, jestem mądrzejszy niż ostatni raz, kiedy to grałem 2 lata temu. Z wysokiej odmiany starszej mowy. Wtedy z pół godziny robiłem tę zagadkę, proszę. Trudno, przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. 4 strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Mhm. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Oj, się kurwa, nie mogę doczekać. Pierwszy nie szedł z brzegu. I co tam było dalej? Tylko to możesz kurwa... powtórzyć tłumaczenie tak, no. 4 strażników niosło jasne. Aha. Wszyscy w równym rzędzie. Aha. Pierwszy nie szedł z brzegu. Nie szedł. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Okej, czyli to... Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również... No to spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. Jeden. Dwa. Coś się tam zaczęło dziać. I dobrze. Prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Trzy. Jak 5 w razie potwora. 4. Udało się. Elo. Kurwa, że to takie 20 oczków, wiesz? Dajcie mi coś trudnego. Jak myślisz? Czyli to grób? Trudniejszego. Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec... To jest gra od 18 roku życia? Myślałem, kurwa, że od 3. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Tak, spokojnie. Najpierw to ja bym zamienił dźwięku i delikatnie podgłosił to. Dobra, w sumie. Ciężko mi jest zbalansować tą muzykę, znaczy te dźwięki, bo raz też krzyczę, a raz też gadam cicho w miarę, więc... Notatki. Może przeczytajmy sobie te notatki. Dzień 3275. Ostatecznie wnioski w kwestii kaganka. Doświadczenie z magicznym kagankiem jednoznacznie potwierdzałem, że aktywny środek kondensji energii duchowej może być dzięki niemu pobudzony do kontaktu w ściśle określonych ramach pamięci jaźni.
Wątki Lary wskazują jednak całkowitą inercję emanacji duchowej mimo gwałtownych okoliczności śmierci, które powinny móc pożądaną tendencję. Lara milczy. Na tym etapie badań kaganek umożliwiający kontakt z nieżyjącymi wydaje się całkowicie nieprzydatny do moich celów. Też macie od razu odpowiedź, co robi ten kaganek. Dostaliśmy też zbroję do tak zwanej dupy, ale za to rękawice są zajebiste. Podmianko. No nie, tak jak od razu widzę, że można podmienić, to podmieniałem. No i możemy się już zawijać, bo tu nic ciekawego dalej nie ma chyba. Zobaczymy sobie. Nie, do wyjścia. Idziemy? Chyba sam idę. Powinienem użyć oka Nehaleni. Git. Wreszcie światło. To 2 godziny byliśmy po tych podziemiach. W poprzednim odcinku 1,5 godziny i teraz jeszcze 1,5 godziny. Prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. To bardzo pochlebnie o mężczyznach. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. Albo na debili. Odwiedzisz mnie jeszcze? Pewnie. Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Dobra. Bywaj, Keira. Będzie jeszcze motorówka robiona w tych cycochach. F5. Zapis. Nie mogę. Ten gry został zapisany. Elegancko. Otrzymano doświadczenie, ukończono misję. Super. Zaproszenie od Kiery, nowe zadanie. Dobra, na razie w pizie mamy te zadania, bo przede wszystkim na razie... Znaczy te zadania poboczne to jest tak, to jest poboczne. Na razie chyba kierujemy się zadaniami głównymi. A może jednak pójdziemy do Kiery? Keiry? Wspólna przygoda w kryjówce elfiego czarodzieja zbliżyła Geralda i Keirę. Tyle, że czarodziejka zaprosił Wiedźmina. Wiedziałem, że futa. Mówiłem, że taki jest tam Knagus. Teraz jest napisane. Czarodziejka zaprosił. Geralt odniósł wrażenie, że nie chodziło o wspólne spędzenie popołudnia przy naparze z mięty i rumanku. Czyli, że ruchanie? No to idę. To czy my tu mamy po drodze coś ciekawego? To jest moje pytanie. Czy ja tu będę zahaczał o gniazda potworów i jakieś inne pierdoły? Zahaczył to ja bym o tablicę ogłoszeń. Jo, zdecydowanie bym zahaczył o tablicę ogłoszeń. A podróż tam odbędziemy tą łódką. Chyba będzie szybciej łódką, niżeli płotką. Szybciej łódką, niżeli płotką. Chyba tak, zobaczymy w sumie. Nie pamiętam, czy się łódką miał szybko podróżować. O kurwa, petarda. Te łódki są OP w takim razie. Bardzo szybko, no tylko podróżuję, tylko oczywiście musi być tam, gdzie podróżujemy, woda. Mamy jakieś ciekawych lokalizacji. Po lewo jest coś ciekawego, wygląda jak coś fajnego, jakaś lokalizacja, gdzie może się coś znajdować. Kliknę sobie na mapę, to jest coś tu zaznaczone? Nie ma. O, ale przypierdolę. O, wyhamowałem. No i przydałoby się też naprawić jakieś... to nie działało tak, że jak jestem na łódce, to mogłem szybką podróż robić? Takiego? No nie wiem, w każdym razie tak, tu nie mam znacznika szybkiej podróży, nic. Nie no, nie mogę chyba szybkiej, ale może mogę do następnej łodzi? Nie. Do portu jakiegoś? Nie wiem, kurczę. A nie, chyba jednak średnio mogę. A coś mi się tak kojarzy, że jakby mogłem. Jestem nawet wręcz mocno przekonany, że jakby kiedy byliśmy na łódce, to mogliśmy jakby gdzieś się jakby teleportować, nie się wiadomo, przepłynąć, tak? Szybką podróż odbyć. Tylko może na inny kontynent, może na przykład na Skellige, albo coś takiego było. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło.
tą szybką podróżą. Dobra, tutaj będzie dobrze. Chyba nie mamy innego wyjścia, zatem moszary. Tam bagna, czy gdzie my kurwa w sumie jesteśmy? Wiem, że jest tu dużo potworów, a ja z tymi potworami walczyć nie zamierzam. Spierdala. Trzeba buty naprawić, to jest jakaś wiocha. Może partyjkę gwinteczka? O, hazardzik. No i to co lubię. Mam nadzieję, że tak. Widzę domki, może jest to jakiś koneser. Koneser gwinta. Ja, może wam się wydawać, że ja żartuję kurwa. Wieś pod gaję. Ja żartuję na przykład z tym gwintem, ale ja naprawdę bym mógł cały czas grać gwinta, przysięgam wam. Tylko widzę, że mogę obstawić pieniądze i zagrać gwinta do odbuta. Git, nieodkryte miejsca. Tam jakieś zlecenia może bezpośrednio, czy tylko znaki zapytania to mi dało. Nie mapa świata, tylko kurwa zadanie, nie wiem się od którym się przyciskiem. Zadanie odpala. Jest zlecenie na leśnica, ale to jest na 10 poziom, my mamy kurwa 4. No i misje poboczne to są tylko te zaproszenie. Kejry. Jest za to kupiec. Amulecik, bezoar, może żółwi kamień? Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerkowe, pewne środki na niepewne czasy. Jasne. Uuu, tak, karty gwintowe. Faktycznie, tych kosztowności masz tu konkretne. Yuki. To ci w ogóle sprzedam, bo to mi niepotrzebne. Yuki, one dałem 30 pojemność yuków. Poczekaj, bywaj na chwilę. Bywaj. Zobaczymy, jaką my mamy pojemność yuków. Pamiętajcie, że na dole macie napisane, od której minuty, do której co robimy. No to teraz pogramy gwinta, no i ogarniemy ekwipunek. Jak ktoś nie chce tego widzieć, to skipnijcie sobie na dole, bo pewnie jeszcze jakąś misję w tym odcinku wykonamy. A może będziemy grać przez 30 minut w gwinta, bo nie będę mógł tego wygrać. Zobaczymy w sumie. No, to partyjka gwinta i wreszcie można sobie na chillku usiąść. Elegancko. Yuki miałem zobaczyć. Moje mają 30 pojemności, czyli tyle ile ma ten chłop. Dobra. Że Yuków akurat nie chcemy. Klapy dla konia, no niby mógłbym kupić. Dobra, kupię to. Założymy na potencję. Czy my chcemy mu coś sprzedać? Dałoby się te buty posprzedawać. Pancerze, no w sumie to po co? Mógłbym je rozłożyć na części. Ale z kolei to bym nosił, kurczę, strasznie dużo kilogramów. Jednak mamy tutaj ograniczenie, tak? Kilogramowe, więc... Dawajmy. Ile on ma jeszcze siana? 163, no to przydałoby się go wydoić do końca. Weźmy sobie narzędzia, kupmy. Narzędzia zawsze się przydadzą. I czy to sprzedajemy? Chyba tak. One też nie ważą za dużo, nie? Tak, one prawie nic nie ważą. To najpierw miecze sprzedajemy. Najistotniejsze. Żeby najlepiej go zostawić z ilością siana równo 0. Te miecze nie są... Kurwa, te miecze są warte 3 oreny, czy co to tam jest. Nadal nie wiem, jaką walutą my tu operujemy. W każdym razie 3 złote monety. A ważą strasznie dużo. Dobra. To sprzedamy. No i teraz ile ma siana? Do 25. No to sprzedajemy wszystkie tutaj kamienie runiczne. One są zajebiście drogie i zajebiście mało ważą, ale... Myślę, że mógłby być lepszy wybór, jak na przykład kurwa to w sumie dawać jakieś gnijące mięso. Na chuj mi to w ekwipu. O. Jedna moneta, możemy mu coś za jedną monetę sprzedać. Jedno gnijące mięso. No i open, równo z 0 został. A teraz jak będę chciał z niej zagrać z gwinta, to mogę za 10 monet w sumie? No nie wiem. Nie bywaj, tylko chciałem ekwipunek sobie posortować. I talię do gwinta zobaczyć. Talia do gry gwinta, bo coś tam jakieś karty kupiliśmy. Dobra. Królestwa Północy, Skojatel. Tutaj w ogóle nie mamy kart jednostek w Skojatel. Potwory, no też za bardzo kart nie mamy. W potworach jest Zoltan... Okej. Okay. Ciekawe. Cesarstwo Nilfgaardu, no to jest... Cesarstwo Nilfgaardu to jest ogólnie najlepsze ma karty. Chyba najlepsze jest talia Cesarstwa Nilfgaardu, natomiast no my jeszcze nie mamy
nie mamy kart, więc zagramy królestwami północy, czyli te wszystkie połączone królestwa, typu Temeria i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba tak. Czy my chcemy na przykład Rębacza dodać? Zobaczmy. No fajnie było dodać Rębacza z sumy. Rębacza to na przykład Wes. Taka może być. Albo za tą laskę w sumie. No, bez znaczenia akurat. A nie, ma znaczenie, bo mamy też róg dowódcy. Też jest mopę karta. Dobra, dobra, dobra. Trzeba to jakieś fajnie, fajnie porobić. Zoltan wypierdalasz. Ty wracasz tutaj. A to Keira jest w ogóle. Na obrazku mało podobno. No i myślę, że gęstą mgłę sobie wyjebiemy. I za nią weźmiemy róg dowódcy. Jo. I tuwa. I myślę, że można... Można rozegrać teraz partyjki Gwinta. Amulecik bez... Chociaż ja w sumie chyba jak gram w Gwinta, to mogę tego. Mogę bezpośrednio... Zagrajmy w karty. Tutaj sobie ustawić karty. Może być Gwint? Kurwa, Gwint to musi być nawet. Dobra, no tak jest. To co ustaliśmy wcześniej, czyli te karty, które mamy. No i rozpierdalamy frajera. Prosta piła. Gwincik na poziomie trudnym. Lecimy. Naprawdę marzyłem o tym, żeby Gwinta zagrać. Dziwi mi się Gwint dzisiaj, przysięgam. No, to możemy wymienić, bo gówno. No i to w sumie też gówno. O, też wymienię. Co to będzie? O, katapulta. Znaczy ten gość od katapulty. W sumie może być. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że gościu nie ma z nami szans. Co w ogóle ta karta robi? Zręczność. Karta może być umieszczona w rzędzie jednostek bliskiego starcia bądź dalekiego zasięgu. Raz, ustawionej karty nie można przesunąć. Aha, czyli on sobie wybiera jedynkę albo dwójkę i gra w ogóle portworami. Jako dowódca ma Eredina i wybierz dowolną kartę pogody ze swojej talii i natychmiast ją zagraj. Kurwa, mocne, 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 mocne. A my gramy w Foltestem z zdobywcą, który podwaja siłę wszystkich twoich jednostek obieżniczych. Turbo opę. Mamy ruch dowódcy na tą linię i katapulty na tą linię. Totalnie jesteśmy kurwa przemocni. Zwycięstwo jest w naszej garści, myślę. Jest mocna talia, już. Mam też widzę solidnie. I w ręku i talii znajdują się dwie takie same karty. Zagraj je. Okej. Okay. No dobra, kurwa, i bym spasował w sumie. Ja bym jeszcze to podmienił. Jo, podmianka. Wątpię, że będzie miał szpiega. Nie wiem, czy w talii potworów są szpiegi w ogóle. On jeszcze gra dalej, debil. No, giga debil, nie? Potwory są spoko, bo one się stakują razem. Fajne ma obrazki ten Necker w sumie. No ale co? Koniec. Wygraliśmy. Niby mówiłem, że fajnie by było wygrywać pierwszą rundę, ale no niekiedy przeciwnik ma 18 punktów zwycięstwa. Ale to ciekawe, jedna karta zostaje, okej. Okay. Powinien się raczej poddać, nie? Jak będzie grał, to debil. Aha. Poroniec, o kurwa. Okej. Okay. Mogiła jest rozkopana, znaczy poroniec wyszedł na żer. Dobrze, kurwa, dliwe. A co jak będzie remis? W sumie, nie wiem, co jak będzie remis. Ale raczej wolałbym do tego remisu nie dopuszczać. Co my chcemy zagrać? No tak, chyba chcemy zagrać i później... Tak, to my jeszcze zagramy. Jak ono się tam nazywa? Nie wiem, nie pamiętam. Wes. Albo... To i to? Nie, zagram w S. Tak zrobimy, no. Koniec. Dobra, i chłop ma 4 karty, mi 7 i patrzcie co się teraz dzieje, bo teraz to jest kurwa kosmos. Teraz... O Jezusie Nazarejski. Jeszcze szpiegę dostaliśmy. Jakieś dobre karty, jakieś dobre. O chujowe. Znaczy to, ten mróz jest spoko. No ten deszcz do pizdy, bo to jest chyba na ostatnie, nie? Tak, to jest na ostatnim linie na wieże obleżnicze, to na pewno nie będziemy tego rzucać. Oma, Yennefer.
Kurde, niby miał przed chwilą 4 karty, już miał 22 punkty. Mgła, no niedobrze, kurwa, że mgłę zagrał. Ej, on mnie jeszcze rozjebie zaraz. Ja nie mam karty czysta pogoda, niestety. O kurde. Pierdolony. Ja nie wiem w sumie, czy to wygramy, czy wygramy. Teraz zobaczymy. Teraz. Dobrze, że on gra pod pierwszą linię, ja mam mróz. Tu ma praktycznie 4 punkty. 5. I 25 teraz robi się 5 punktów, więc... Elo? Wszystkie te są zamrożone. Na każdej linii się coś dzieje. Tyk. Tyk. I cyk. Dzięki, wygraliśmy. Elegancko. Chociaż i tak fajnie zagrał. 20 koron nowigradzkich, czyli 10 wygranych. I wieża obrzeżnicza dostaliśmy. Wieża obrzeżnicza jest akurat OP. Tu wejść? Mogę tu wejść. Mogę tu ukraść coś? No nie mogę. Która jest minuta w ogóle? 46. Może dzisiaj sobie zrobimy szybszy odcinek. Krótszy odcinek. A za to ulepszajmy tu różne rzeczy. Gabriele, obroń się sam. Skupmy się na tym teraz. Jeszcze przeczytamy książeczki. Także dla każdego, który już nie chce. Nie chce. Partykę jeszcze gwinta? I oczy dupca, ty. No pewnie, że ta. A pokaż najpierw towary, może. Podpisz, że u Kowala mogę karty kupić, ale kurwa, kto wie. Pierwsza mapa. Może odnaleźć element wiedźmińskiego rynsztunku? Dobra. OP, ale najpierw gwincik. 10. Pa. A nie chciałbyś odsapnąć od handlu i zagrać ze mną w karty? O, ja bym chciał odsapnąć od nagrywania i zagrać sobie w karty. Tak jest. Pięknie. Oj, wieża obleżnica. Piękna sprawa. Myślę, że za co to w sumie wymienimy? Za WS chyba. Po prostu wieża obleżnicza. Hit. Rozpocznij grę. Dobra, myślę, że już mamy na tyle. Właściwie od poprzedniego momentu, kiedy zostawaliśmy w pierdol, zebraliśmy ze 2-3 karty. A te 2-3 karty wystarczą, żeby rozpierdalać wrogów, po prostu. I w sumie nie wiem, czemu tych ziomków nie wymienię. Biedna, pierdolona piechota. Czemu nie wymienię biednej, pierdolonej piechoty na przykład Zoltana? Nie wiem, czy to zrobić dawno. Więc właściwie te dwie karty, trzy, które zebraliśmy z tymi katapultami i tak dalej, wystarczyły, żeby mieć zwycięską talię. No co? Idziemy pod pierwszą linię? Pod pierwszą. Dajemy wygrać przeciwnikowi. O, pięknie. Dajemy wygrać przeciwnikowi. Zdecydowanie tak. Chyba, że się teraz podda na przykład, no to. Dobrze, że mróz rzucił. Bo my mu dorzucimy szpiega i jak się podda, to dorzucimy tą laskę i będzie git. Będziemy mieli wygraną rundę. Git. O, dwa razy mróz. Chujowo. Chociaż nie, w sumie dobrze, bo ja nawet nie mam jednostek na pierwszym linie. Czy my chcemy to teraz zakończyć? Kurwa, spróbowałbym wygrać teraz w sumie. No, spróbowałbym wygrać, więc zagrałbym coś takiego. Tyk. Okej. Tyk. Ruch dowódcy. Tak, dostaję w pierdol. Dobra, poddajemy się. Chłop będzie miał 3 karty mniej. Poddaj się.
Musi teraz jeszcze coś dorzucić. Ten to okej. Okay. Niech on ma 3 karty mniej. Jest git, powinniśmy to raczej wygrać. Plus przeciwnika. Przeciwnik spasował. To ciekawe. Teraz dorzucamy to albo to. To nam da chyba 4 jakby tego. 4 punktów mocy, ataku, czy jak to się nazywa, 4 punkty. To nam da 5 punktów. To jest potencjalne kolejne 5, jeżeli znajdziemy tego drugiego takiego ziomka. Więc, no gramy tak i pasujemy po prostu. Dziwne, że od razu się poddał, ale no nie ma kart pewnie. I dobieramy kartę jedną. Łe, ruch dowódcy, dobra, GG. Mój ruch. No to już spamujemy wszystko, wiadomo. Pyk. Okej, młody Emisius. No raczej nie ma szans. A, i to mi w ogóle przywraca przecież karty, ja zapomniałem o tym. Spaloną kartę, tak? Przywraca. Chyba tak. No dobra, pyk. Spaloną, w sensie zużytą już kartę stali, która już... Teraz to czytam. No to jest chujowe, że on to zagrał. No nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś większe znaczenie w sumie teraz. Bo my i tak tą pierwszą linię zamrozimy, więc... Tyk. Jo, kituwa. Tam jedna karta wygrana. Ale zajebistą talię mamy. Pyk, pyk i tu se wybieram. No i zjemy tego gagatka. Pewnie, że tak. Tyk. Dobra, totalnie OP jest nasza talia. To jest na początek i najtrudniejsza jakby... Najtrudniejszy poziom gwinta. Pewnie turniej będzie strasznie ciężko wygrać. Zastosuj, patrzcie to. Cyk. Teraz robimy jeszcze cyk. I robimy cyk. Pyk. Chłop został zmiażdżony. 4 do 30. Kurwa, rozgromiony. Był tak zwany. Jaką dostałem kartę? Elfi harcownik. Kupujcie Gabriel. Kojatel. Pod Kojatel raczej nie gramy. Pokaż mi najpierw towary. Pokaż, czy masz coś ciekawego, jak zbroję, coś. To jest zbroja na wyższy poziom, to na razie nie chcemy. On ma dużo schematów ma. W sumie można pokupować na pewno. Tak, kupujemy schemaciki. Schemaciki są OP. Wszystkie co idzie. Ile to kosztuje? 490 za schemat? Sporo. A to na który poziom to był? No i sprzedamy te runy. Kupimy te schematy wszystkie. Te mapy też kupimy do rysztunku wiedźmińskiego. Może już nie będzie okazji tu wrócić. Najpierw schemacik. Mapy ile kosztują? 18 kupujemy. 37 kupujemy. Miecze ma jakieś ciekawe? Średnio. To jeszcze narzędzia płatnerskie. I od razu on mi ulepszy. Tak jest. Ale czekajcie, bo nie wiem, czy na razie zrobimy tak, tak, tak. Klikniemy bywaj. Czy mi zaliczyło te schematy, bo ja nie wiem, czy bezpośrednio od razu jak kupię i mu zlecę, żeby on je wykonywał, to one będą aktywowane. I możemy sobie coś wykonać, jeżeli chcemy. Mamy poziom 4. Szukamy mniej więcej na poziom 4 coś ciekawego. To jest na poziom 5, fajne, tylko... A już poziom 5 zaraz bijemy w sumę, to można to wykonać. 54 pancerza, no najlepsza zbroja, jaką tu mogę wykonać na ten najbliższy poziom. Trochę gorsze odporności na obrażenia obuchowe, ale obrażenia kłute plus 10%, cięte. I wydaje mi się, że możemy to wykonać. Jakby nas było jeszcze stać w sumie. Krew. Tam mu coś opylić jeszcze. To chcesz kupić? Tylko srebro chcesz kupić? A jeszcze tu możesz pokupować różne rzeczy. Sortuj według cena. Diamentowy pył. Dobra, sprzedajmy mu to. Te dwa mu sprzedamy. Wystarczy. Teraz tak, nie napraw tylko rzemiosło. Robimy ten pancerz. Wykonaj.
Pyk. Dobra, pancerz mamy. Rękawice, te są średnie. To jest na pierwszy poziom chujowe, a te na dziewiąty poziom. To nie robimy. I nic w sumie więcej nie mam do robienia? Kamienie jakieś porobisz, sztaby. O, jeszcze spodnie. Na który ten poziom? Na szósty. Nie no, na szósty to sobie zrobimy na piątym. Nie będę nosić tych spodni w sumie teraz. To zamknę. No i tyle w sumie. Wiecie, też zamknę. Kamienie runiczne to nie chcemy. Dobra, wszystko. Jeszcze byś mi, wariacie, naprawił te rzeczy, jak na przykład mój miecz. Ile to kosztuje? Za dużo. Całe 254 całe wyposażenie. Kurwa mać. 254. Dużo. Przemiosło, napraw. Całe wyposażenie, jest. No ale będziemy dzięki temu fajnie ciosać frajerów. Bywaj. Na samym końcu wydałoby się, tak jak mówiłem, przeczytać jakieś księgi, które zebraliśmy, więc tak zrobimy. Chcesz zobaczyć, że tu nie ma jakiegoś handlarza albo co? No nie ma. Mam też jakieś misja? Jest tu jakieś misja, ale to jest na poziom 10, także na razie sobie odpuścimy tą misję. No i Keira też jest niedaleko, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Wejdźmy w ekwipunek, wejdźmy w księgi od panie lasu. Bogowie opuścili nas, można władców. Hej, dla każdego, kto chce, nie chce czytać, nie chce poznawać lore, to widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Bogowie opuścili nas, można władców, nasz los nie interesuje. Nad Velen czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza i głód zabierają swoje żniwo, trzeba prosić o pomoc panie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają próśb i obrócą zły los. Oto jak należy błagać, panie. Znajdź dziecię, niedorosłe i niewinne, i odprowadź je na krzywuchowe moczary. Szukaj kabliczkę poświęconą panią, od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce, a ona, idąc śladem słodkości, trafi do dobrodziejek. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stojąc przy kapliczce, wypowiedz swoją prośbę, a dobrodziejki ją usłyszą, albowiem one widzą i słyszą wszystko, co się dzieje w ich domenie. Jeśli złożyłeś dar, to prośba zostanie wysłuchana. Pierwsza mapa Edwina Grelofa. Mobilizowane przez profesora Slavko Atimsteina do jego grupy badawczej rozpocząłem badania nad wiedźmińską szkołą cechu Gryfa. Bazą wypadową był grobowiec na wzgórzach Krzywuchy. Profesor twierdzi, że to miejsce pochówku jednego z Gryfów. Więc próbuję dostać się do jego wnętrza. Szybko odkryłem dyslokację kolejnych miejsc. Każde z nich jest oznaczone piktogramem w kształcie wiedźmińskiego medalionu szkoły cechu Gryfa. Oznaczyłem owe miejsca, punkty na mapie. Edwin Grelof, adiunkt na Wydziale Historii Naturalnej Akademii Oksenfurskiej. Ok, druga mapa Edwina Grelofa. Dżuma, Syfilis, Franca i Trond. Wygrałem, ja już miałem taki dobry zadan, może się nie nadaje. Wygrałem w Gwinta pierwszą mapę, którą przygotowałem. Muszę zwrócić do bazy wypadowej w pobliżu grobowca na wzgórzach i zacząć od nowa. Tymczasem oznaczam kolejne punkty. No to widzę, nasz człowiek. Starsza krew. Czym dokładnie jest starsza krew? Wedle niektórych to potężna elfia klątwa, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ci, w których żyłach płynie osławiona Hen i Hae, mają jakoby nieść ze sobą śmierć i destrukcję, siać w sercach pogardę i nienawiść. W tej skażonej krwi, jak wieszczy i klinę, ma się narodzić mściciel, niszczyciel narodów i światów. Inni twierdzą, że z kolei... Przypomniały mi się słowa gościa, który wynalazł bombę nuklearną i on jak zobaczył wybuch, to powiedział: a więc teraz stałem się śmiercią, niszczycielem naszych światów. Taka ciekawostka. Inni twierdzą z kolei, że starsza krew to niezwykle rzadki i dziedziczny talent, pozwalający kontrolować czas i przestrzeń w stopniu nieosiągalnym nawet dla elfich wiedzących.
Niestety niewielu nosicieli tego daru było w stanie w pełni go kontrolować. To doprowadziło z kolei do nagłych wybuchów mocy, nieprzewidywalnych i niekontrolowalnych, a przez to niezwykle niebezpiecznych dla otoczenia. To właśnie za sprawą takich nieszczęśliwych wypadków miała narodzić się mroczna legenda starszej krwi. Oczywiście z tych względów nosiciele starszej krwi byli zawsze przedmiotem zainteresowania tak możnych, jak i czarodziejów. Ci pierwsi liczyli na to, że przepowiednia o starszej krwi są prawdziwe, że faktycznie zrodzi się z nim mściciel, niszczyciel światów, a oni będą mogli wykorzystać go do własnych celów. Ci drudzy z kolei mieli nadzieję zaciągnąć magiczne talenty nosiciele Hen i Hael, by poszerzyć swoją wiedzę i władzę. Ostatecznie jednak te plany spełzły na niczym. Linia starszej krwi wygasła bowiem wraz z zaginięciem dziedziczki Nilfgaardzkiej korony, Irilli. Wstęp do magii stosowanej. Magia jest nauką o ujarzmianiu, podporządkowaniu i wykorzystywaniu mocy żywiołów. Jest także ucieleśnieniem chaosu, dlatego nikt, kto nie ma odpowiedniej przygotowania, nie powinien angażować się w żaden z jej obszarów. Wytrawni czarodzieje czynią magię sztuką, lecz droga do wirtuozji wymaga lat praktyki, studiów, zaangażowania oraz wrodzonego talentu. Magia została zaczerpnięta w naszym świecie podczas koniunkcji sfer, a odkryta jako byt żywy, plastyczny i poddający się ukierunkowaniu tuż po niej. Nieznane jest imię pierwszego czarodzieja, który odkrył sobie talent i uporządkował swoją moc. Wiadomo nam jednak, że w stosunkowo krótkim czasie od odkrycia magii zaczęły się tworzyć grupy, w ramach których utalentowane istoty wspólne pracowały nad rozwijaniem swoich zdolności. Ten okres zwykło się brać na początek magii jako nauki. Owe grupy za pierwowzór szkół magicznych. Podstawowymi obszarami, z którymi można czerpać moc magiczną, są ziemia, woda, powietrze oraz ogień. Księdze, którą trzymacie przed sobą. Każdemu z nich został poświęcony osobny rozdział z uwzględnieniem stopnia trudności i zagrożenia związanymi z poszczególnymi żywiołami. Legenda niedźwiedzia. Berserkowie nie stanowią odrębnego klanu w sensie Jeździ krwi, są rodziną złożoną z tych wojowników, którzy słyszeli zew niedźwiedzia i odpowiedzieli na niego, opuszczając krewnych i dołączyli do żyjącej w górach wspólnoty. Nie każdy zostaje przyjęty do bractwa. Kandydat najpierw musi przejść ciężkie próby, które zazwyczaj kończą się ich śmiercią. Ostatnia jest najcięższa, nazwana jest próbą niedźwiedzia, ale nikt poza członkami bractwa nigdy jej nie oglądał, więc nie wiadomo, na czym polega. Co ciekawe, sami mieszkańcy Skellige wiedzą niewiele na temat berserków czy Itkarlów, jak ich nazywa. Nie lubię rozmawiać o ludziach niedźwiedziach, ani z obcymi, ani z między sobą. Słuchajcie, mieszkańcy na polach, pod sią naszych diabelstwo się jakieś zaległo. Ni to duch, ni to mara. Stary Willem, to jakieś zlecenie, tak? Leśnica. Sołtys. Okej, no to wszystko przeczytane. I myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Wykonamy pewnie misję fabuła. A nie, misję poboczną w sumie wykonamy, no tak. No to wykonamy misję poboczną, a później pewnie misję fabularną. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli podoba ci się taka luźna seria. O, mogę zobaczyć tu mapę w ogóle, a nie mogę. Że mogę. Tadek. Jeżeli podoba wam się ta seria, taka luźna, no to możecie zdaje zostawić. I tyle. A pokaż to zadanie jeszcze, tak z ciekawości, na który to jest poziom. O kurwa, już widzę, że czerwona czacha była. No niestety na 11. Ale jak będzie 11 poziom, no to myślę, że udamy się w poszukiwania szkoły Gryfa. Właściwie to ja się udam, bo pewnie to będzie tak kurewsko nudne, że nie będę tylko pokazywał na odcinku. Zwykle o to bieganie po lesie. Dobra, widzimy się jutro, czy to z tej gry, czy z innej. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Your model.